Troszeczkę jest syfu za mną, ale to nic. Dzień dobry wszystkim, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nikodem, a to jest... GeoGuessr to jest i... Tak na rozgrzeweczkę sobie damy troszeczkę mapek, takich luźnych mapek, typu jakieś miasta, jakiś kraj, więc do duelsów sobie dojdziemy. Na pewno będzie tak, że GeoGuessera będziemy kontynuowali na kanale gamingowym, więc zapraszam was również tam. A na głównym kanale oczywiście cały czas będzie komentarze, tylko na ten tydzień nie mam w ogóle nic zaplanowane, bo nic się w tym tygodniu niestety nie stało, więc bardzo jest mi z tego powodu przykro. Zaczynamy GeoGuessera. Ja jestem Mikrus. I może sobie zaczniemy od miasta Szczecin. Proszę bardzo, 55 locations. Let's go! Single player. Lecimy. Okej, to są Pomorzany chyba. Jak dobrze kojarzę, pokaż mi tą ulicę. No tak, nie dowiemy się. Co to za ulica? Może pojedźmy dalej, bo ja kojarzę, ja tą lokację kojarzę i to mogą być faktycznie jakieś Pomorzany. Mieszkańcy Szczecina oczywiście mnie poprawią tutaj. Tu widzę takie bardziej nowoczesne osiedle jest. No i ogólnie tak sobie pomyślałem, bo dałem ankietę i dwie osoby odpowiedziały mi, że z przyjemnością by chciały GeoGuessera, to tak dla odmiany, więc zobaczymy. Czy ja tutaj się rozczytam? Sprzątaj po swoim psie, okej, dobra. Zapomniałem, bo ja już jestem tak na te duelsy przyzwyczajony i w ogóle, że po prostu patrzę wszędzie na jakiekolwiek znaki, gdziekolwiek by te znaki nie były. A przecież to jest Polska, to jest Szczecin, więc... Więc. Dobra, jest to ulica... Jaka? Berlinga. Okej, dobra. Ulica Berlinga. Nic mi to, powiem wam szczerze, nie mówi. Naprawdę, nic mi to nie mówi. Może to być równie dobrze jakiś prawy brzeg, ale wydaje mi się, że to jest jakoś na lewym brzegu. Strzelałbym w takie... Krzekowo? Może jakoś tak? O, i proszę. Nawet całkiem niedaleko byliśmy, 509 metrów. Byliśmy tutaj. Okej, dobra, jesteśmy w... Okej, dobra, tędy czasami idę do pracy. Jest to ulica, przypomnij mi jaka. Aha, to jest Aleja Papieża Jana Pawła II. Dobra, Aleja Papieża Jana Pawła II jest przy kaskadzie. Ale to nie jest przy kaskadzie, tylko troszeczkę dalej. Tu jest Łasztownia, tu są wały, tu jest centrum handlowe Galaksy. Czyli where the... jest kaskada. Edmunda Bałuki. Plac lotników. To może być tu. Ale to jest pod jakim kątem? Czyli to może być... Jak to tu? Bo tu jest... Aha, tu jest plac żołnierza, czyli od tamtej strony idziemy. Tu jest karczma Polska, czyli jesteśmy gdzieś tu. Idealnie 11 metrów, dziękuję. To są wały. To są wały. Wały Chrobrego. Odrza Zachodnia. I jesteśmy gdzieś mniej więcej... tu. Superancko, 38 metrów. Ale ty jesteś, kurde, GeoGuessr. Dobra. Kolejne znane miejsce w Szczecinie. Jesteśmy cholera wie gdzie. Okej, dobra. Jaka tu jest ulica? Więckowskiego. I to jest centrum. Okej, dobra. Ja tędy mniej więcej... Kojarzę, gdzie my dokładnie jesteśmy. Czy tu jest ulica Śląska? Dobrze. What the fuck? Cofnij mnie to. Tu coś zarosło. Dobrze myślałem, ulica Śląska, dobra. Czyli trzeba znaleźć ulicę Śląską i Więckowskiego, dobra. Czyli tak, centrum i szukamy... Szukamy... Edmunda Bałuki. Czyli to musi być mniej więcej tu. Bardzo dobrze, 30 metrów.
Ło! Ale psychodela. Czemu ktoś zrobił se fo... antaresyfaktoria.pl. Bardzo dobrze. Miasto Szczecin poleca. Oczywiście jesteśmy na cmentarzu. Gdzieś mniej więcej w okolicy któregoś z wyjść od strony ulicy Ku Słońcu, jeśli dobrze kojarzę. Technikum łączności, dzień dobry, kochana łączność. Ale trafiłem. 51 metrów, bardzo dobrze. Moi drodzy, kolejna oczywiście mapka, czyli Gostyń, w którym zobaczymy, jak znam bardzo Gostyń, czyli miejsce, w którym mniej więcej się urodziłem. Nie urodziłem się w Gostyniu, ale urodziłem się w Lesznie, ale przez parę lat mieszkałem w Gostyniu i jeździłem do Gostynia przez parę lat bardzo dobrze. Stary Nikodem, jej, stary Nikodem vibe. Jeśli kochacie starego Nikodema, zostawcie łapkę w górę. Właśnie się sprzedałem. Dobra, w ogóle po co ja jeżdżę, skoro ja dokładnie wiem, gdzie jesteśmy. Jesteśmy przy Bazylice Świętogórskiej. Jest w drodze na Piaski. Bazylika Świętogórska jest cmentarz parafialny, Głogówko, tu jest Bazylika Świętogórska i szukamy ulicy, droga do klasztoru i ulicy jakiejś tam. Okej, to jest mniej więcej tu. Oczywiście to była ulica Czereśniowa. 458 metrów, to trochę daleko, pół kilometra. Ja to miejsce kojarzę. Czy to jest Pożegowo? I to jedno z tych miejsc, do których chodziłem. Tak, to jest Pożegowo. Jak nic. To jest mniej więcej... żebym się teraz nie zbłaźnił, mniej więcej... Parafia... No, gdzieś mniej więcej tu. Nawet tu bym strzelił. Ło! To jest w drugą stronę? Co ty dajesz? To niemożliwe, żeby to na Sikorskiego było. Chociaż? On jest ze Śliwińskiego jest. Nie, to jest Sikorskie. A na Sikorskiego mogą być faktycznie takie schody. Mogły być. To troszeczkę zgełgeniłem, nie powiem. Ojojoj. Okej, dobra, to są krajewice. Ale to jest sam Gostyń, to nie mogą być krajewice. To bardzo wiejsko to wygląda, pokaż mi to. Elektromechanika pojazdowa, serwis perfect. Oczywiście nic tu nie wywnioskuję. To nie jest Gostyń. To może być Kunowo, to mogą być krajewice jakieś. Ja bym strzelił w ten grabonuk może nawet. Strzeliłbym tu. I co to było? Ej, to Brzezie były. Ej, faktycznie, Jezu. O, kompletnie zapomniałem, Boże, tak dawno w Gostyniu nie byłem, nie? Jakby to jest ten moment, w którym trzeba do Gostynia pojechać i troszeczkę pozwiedzać, nie oszukujmy się. Okej, dobra. Okej, panorama na Gostyń. Jesteśmy jakoś na... Czy to jest wjazd na Brzezie? To jest Podgórna chyba. Dobrze myślę? Jaka tu jest ulica? Generała Sikorskiego, okej. Czyli to jest wjazd od ulicy Wrocławskiej, to jest ulica Podgórna. Tędy. Bardzo to może być możliwe, że to jest ulica Podgórna, więc dajmy to tutaj. A nawet bym dał... Tu. Ideolo. No, może nie tak całkiem, ale ideolo. Cukropol. Okej. To jest ulica... Zabij mnie, nie pamiętam, ale pamiętam, że tędy chodziłem. To gdzieś za Cukropolem jest, dobra. No, po prostu znajdźmy na mapie Cukropol i strzelmy jak najbliższej, tak? Dobra, jest Bricomarché, okej. Bricomarché było... O Boże, instalator, paintball, Gostyń. Zbych, Budkania, Gostyń. Nad Kanią. To może być tu. Chociaż. Tak, to bardzo może być tu. Chwila. Tu jest jaka ulica? Tu jest Poznańska ulica, tak?
Tu jest cukropol gdzieś. Tu jest dworzec. Tu jest dino kolejne? Tych dino w gostyniu to jest od groma. Nie oszukujmy się, ale taka prawda. Czyli to może być faktycznie gdzieś jakoś nad Kanią albo coś koło tego, nie wiem, dajmy tu. No i oczywiście to była ulica nad Kanią. 211 metrów. A, okej, dobra. Czyli to już jest koniec. Created by you. 35 location. Jest to poziom easy. Easy peasy lemon squeezy. 12 osób zrobiło tą mapę. Czyli bardzo, bardzo dobrze. I teraz tak, czy uda się pobić panią Marikę Kaczkowską? Zobaczymy, czy uda się pobić panią Marikę Kaczkowską. Ja strzelam w 25 tysięcy. Jak mi się nie uda, to krobia stawia mi... To ja stawiam całej krobi. Robię teledysk dla całej krobi. Jakby to może być to. Dobra, tu jest ulica Poznańska. Tu jest ulica Świętego Idziego. Czyli robimy tak. This is krobia. This is krzłobia. This is Goldstein. This is Krobia. Ulica Poznańska. Tu jest ulica Poniecka. Proszę mi dać ulicę Poznańską w takim razie. Tu jest ulica Poznańska, tak? Mamy tutaj Biedroneczkę. Proszę mi podać ulicę Świętego Idziego. Tu jest ulica Świętego Idziego. Czyli to jest ulica... To jest wjazd... Chwila, tak. Tu jest wjazd na ulicę Trzeciego Sobieskiego, czyli jesteśmy mniej więcej tutaj. 22 metry. Dziękuję. Kochana krobia. Okej, dobra. Kolejne znane miejsce, ulica Harcerska. Ulica Harcerska i Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi. This is ulica Harcerska in Krobia. This is kino. Cinema in Krobia. My English is very, very good. Very, very good. Dobrze, mamy ulicę Harcerską. Where the fuck is ulica Harcerska? Dobra, tu mamy Kobylińską. Tu mamy Powstańców. Kino Szarotka. Okej, dobra, jesteśmy tutaj. Jesteśmy przy ulicy Harcerskiej. No i jesteśmy mniej więcej... tu. Bardzo ładnie. Teraz może Gostyń. Co jest, kurwa? Cały czas krobię i to obwodnica jest. Like... Czemu ja dałem ten na obwodnicę tą lokację? Jakby beka trochę, bo jak ktoś nie zna Krobi i Gostynia, no to gówno będzie wiedziała ta osoba, gdzie dokładnie pojechać, tak? Dobra, doskonale wiemy, że to jest mniej więcej gdzieś nawet przed ulicą Adama Mickiewicza, czyli jesteśmy gdzieś mniej więcej. Aha, bo tu jest ten, tu jest wodo, okej, dobra, to jesteśmy tu. Bardzo dobrze, 41 metrów. No już tak nie jest dobrze. O, moje rejony. O, bardzo dobrze. Kochana szkoło, kochany domku. No niestety. No niestety, już tam nie mieszkam. Każdy wiedział, gdzie Mikrus kiedyś mieszka. Biblioteka publiczna miasta i gminy Krobia. Coś pięknego, naprawdę. Dobra, jesteśmy mniej więcej tutaj. I to tak dosłownie, 12 metrów, okej. No i okej, to jest znowu krobia i jesteśmy bliżej ulicy pana Adama Mickiewicza, wybitnego poety, wybitnego człowieka, który napisał balladynę. Nie, napisał pana Tadeusza. Rynek, Biedronka, szkoła, obwodnica jest z drugiej strony, jesteśmy dokładnie tu. 6 metrów. Ja nie mam w ogóle tego, nie? Jakby game breakdown, nie? Dobra, i co? I jestem teraz najlepszą osobą grającą na tej mapie? Proszę mi to pokazać. 24 865 punktów? 3 minuty i 8 sekund. Bardzo dobrze. Zobaczmy w takim razie... Chwila. Zobaczmy w takim razie statystykę, kto jest teraz najlepszy. Krobia. Krzłobia. 13 osób. A, to liczy. Dobra, jestem najlepszy. I co teraz, pani Mariko? Proszę się do mnie odezwać w komentarzu. Jeśli pani by chciała ze mną rivalization in GeoGuessr. Witam was bardzo serdecznie. Po krótkiej przerwie.
coś się zepsuło i gra mi po prostu powiedziała, że ulica taka i taka jest. Ja obstawiam, że to może być równie dobrze, nie wiem, pod Częstochową jakoś i to były Siedlce. Pozdrawiam bardzo serdecznie Sergio Caneloni. Lecimy dalej. Okej, dobra, tutaj już mamy konkrety, tutaj już mamy jakiś przystaneczek. Jest to polska wieś w Polsce. Zaraz się dowiemy, co to jest. 507, to jest normalny ten. Kuczu meble. Okej, dobrze, kuczu meble. Okej, dobra, no zobaczmy. Zobaczmy, no tutaj te domy wyglądają tak bardziej północno. Więc to może być północna Polska, takie... Nie widzę nigdzie gór. Ale jest tak bardziej pagórkowato, bym powiedział, że więc może to być... Nie są to Zakopane. Chociaż tam na horyzoncie... SSL. Nie wiem, dobra, no strzelmy tu i pewno będziemy gdzieś bardzo bliziutko. Oczywiście trafiłem nawet, ej, to tychy były. No, koło. Ale byliśmy w... gdzie? W Lędzinach byliśmy, okej. Okej. Dla mnie... No dobra, no może poza Lędzinami, ale to wygląda no jak Lędziny. Zamoście. Okej, dobra. Okej. To już jest jakieś takie większe miasto. Super Taxi. To może być Wrocław. Bardzo mi to na Wrocław wygląda, powiem szczerze. Pozdrawiam bardzo serdecznie James. D! Wrocław. Strzelam we Wrocław. Pozdrawiam bardzo serdecznie Jameza P. Już nie Jameza. Oczywiście to był Wrocław i to był Ołbin. O kurde. Błogosławionej Edyty Stein. Tu jest ulica Wyszyńskiego. Bardzo, bardzo dobrze. Nowowie... Ale beka. Ale beka. Ja nie mogę. Jeśli to James oglądasz, to bardzo serdecznie pozdrawiam. Play next round. Do 2,5 tony. Nic mi to nie mówi, ale to jest kolejne jakieś większe miasto. Obrzeża bardziej, bo tutaj widzimy jeden wieżowiec na ileś tam. Ale naprawdę byliśmy bardzo blisko. Rybnicka spółdzielnia mieszkaniowa. Okej, czyli to Rybnik jest. Dobrze wiedzieć, że to jest Rybnik. Okej, dobra, no jakby, wiecie, to jest metropolia, tak? Sąd rejonowy w Rybniku, Focus Park. Jakby to może być wszędzie w Rybniku. Rybnik, Paruszowiec, nie wiem, dajmy gdzieś tu. Byliśmy całkowicie na drugim końcu, okej. Rema spółka z o. Rema to jest taki sklep w Norwegii. No ale no nie byliśmy daleko. Tylko 3 km w Rybniku, okej. To jest jaka ulica Krakowska, dobrze. A tutaj co mamy? Tu mamy usługi remontowe. Hydrogaz.eu 15. Numer kierunkowy 15. Trzeba się nauczyć numerów kierunkowych. Naprawdę, trzeba się nauczyć numerów kierunkowych, bo bez numerów kierunkowych to będziemy po prostu leżeć i kwiczeć. Wiem, że 22 ma Warszawa. 15 to może być jakiś Kraków. Nie no, Kraków nie. Tutaj mamy coś. To może być jakieś Podkarpacie. Szkółka czynna, a tu? Nie doczytamy się, widzę. A szkoda, bardzo szkoda. Wow, piksele, wow, mega. Dobra. Skopanie. Ulica Jana Pawła II. Where the fuck is Skopanie? Skopanie mi się kojarzy z północą. Dajmy tak między Katowicami a Krakowem. Okej, czyli Baranów Sandomierski. Okej, dobra.
Dziękuję wam, moi mili, kochani widzowie, bardzo serdecznie za ten odcinek. Ja troszeczkę go skrócę. To był GeoGuessr, ja byłem Mikrus, a widzimy się w kolejnym filmie. Siema!